Witam Państwa serdecznie na 33. sesji Rady Gminy Czerwników. Witam serdecznie Pana Wicewójta, witam Panią Sekretarz, witam Panów Kierowników, witam Pani Dyrektor, witam Panią Inspektor, Pana Dyrektora, witam Panią Kierownik, witam serdecznie Państwa Sołtysów, witam Pana Operatora, witam Panią Radną, która powinna wiele, witam Panią Inspektor, witam serdecznie Panią Małgorzatę Krajewską. Witam serdecznie Pani Wierzbowskie. To za moment wrócimy. Witam Panią Inspektor. Serdecznie witam Państwa radnych. Przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Witam. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 31. sesji Rady Gminy Czerwików dnia 20 stycznia 2017 roku. Punkt czwarty. Informacje z prac gmina w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Sprawozdanie z prac Komisji Stałej Rady Gminy Czerwików za rok 2016. Punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawie. Uchwała nr 1. Zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicą w miejscowości Rybna. Uchwała nr 2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Czerwików nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Uchwała nr 3. Również wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Uchwała nr 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała nr 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała nr 6. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała nr 7. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania. Uchwała nr 8. Wyrażenia zgody na udzielenie gminie zabierzu pomocy finansowej z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej na dzieci w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czerwików oraz uczniami przemieszczającymi do szkół na terenie gminy Czerwików. Uchwała nr 9. Wyrażenia zgody na zawarcie z gminą zabierzu porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoduchowego i społecznego rozwoju. Uchwała nr 10. Ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwików. Uchwała nr 11. Zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczania podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym. Uchwała nr 12. Zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwików na rok 2017 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 13. Odwołanie redaktora naczelnego czasopisma Orka. Uchwała nr 14. Powołanie redaktora naczelnego czasopisma Orka. Punkt 7. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 8. Wolne wnioski. I punkt 9. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje do porządku obrad? Proszę Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie i Panowie Radni. Ja chciałbym wnieść o wycofanie projektu uchwały nr 6 na wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości. Po wprowadzeniu do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Jeden projekt dotyczy w sprawie udzielenia powiatu Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Ten projekt jest związany z koniecznością zawarcia umowy między starostą powiatowym i tak naprawdę ta uchwała jest uchwałą okołobudżetową. Wszystkie te zadania są zawarte w obecnym budżecie gminy. I druga uchwała, drugi projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31257/2017 z dnia 30 stycznia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. I ten projekt uchwały jest wynikiem dzisiaj otrzymanego pisma od Małopolskiego Kuratora Oświaty. Chcielibyśmy od razu, jeżeli Państwo wyrażą taką zgodę, wprowadzić zmiany do uchwały, która była przyjmowana na 31. sesji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś propozycje do porządku obrad?
Państwa będziemy głosować poprzez jedno głosowanie na wprowadzenie tych zmian, o których mówił Pan Wicewód, jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko oczywiście. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tych projektów uchwał, bardzo proszę podniesienie ręki do góry. 14 radnych bierze udział w głosowaniu. Jest na sali. Jednogłośnie dziękuję. Proszę Państwa, wszystkie zmiany były głosowane. Jeżeli Państwo macie życzenie, to pytała. Jeżeli macie inne propozycje, to bardzo proszę to wcześniej zgłosić. Wszystkie zmiany, o których Pan był przed momentem wspomniał, głosować proszę przed chwilą. Proszę Państwa, wycofaliśmy projekt uchwały numer 6 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i tym numerem oznaczymy sobie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum nowego stroju szkolnego. Będzie numer 6. Natomiast projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiego pomocy finansowej będzie oznaczony numerem 15. Dniem 31 grudnia był nabór zakończony.
było chyba 17 osób nominowanych, z 17 były 4 nagrody sportowe, wśród nich właśnie Ola. Nie mogła być na tej uroczystości, byłyśmy wspólnie z panią sekretarz i odbierałyśmy nagrodę, dlatego że no, sportowiec ma takie życie, że ma zawody, 5 godzin dziennie treningu. Dzisiejszy trening też przełożony z 17 na 19, więc zdążymy wszystko jeszcze dzisiaj według planu zaliczyć. I może Ola, dwa słowa chociaż. Tak, ja bardzo chciałam podziękować wszystkim właśnie, którzy przyczynili się. No po prostu bardzo dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że będę teraz trenować jeszcze lepiej, jeszcze bardziej i mam nadzieję, że osiągnę jeszcze dużo sukcesu dzięki właśnie wielu osobom. Dziękuję. Dalszym życiu sportowym. Jak było wspomniane, życie sportowca niestety nie jest usłane różami. To jest ciężka, ciężka praca, ale serdecznie gratulacje. Wszystkiego najlepszego na dalszej drodze sportowej. Proszę Państwa, utalentowani w 2017, utalentowana młodzież w naszej gminie. To nie jest tak, że ona jest wyżej. Gratulacje. Burmistrz miasta Skawina ogłosił
zwane ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na budowę instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w gminach Skarbina i Czerników. Jak Państwu kiedyś mówiłem na sesji, chcemy razem zrealizować to zadanie ze Skarbiną. Składanie tak zwanych zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym jest do 13 marca 2017 roku. Dialog techniczny jest to procedura, która poprzedza późniejsze postępowanie przetargowe. Ona ma na celu, ona ma spowodować, że przed obiektem zamówienia będzie zrobione w ten sposób, żeby jakość tych zainstalowanych urządzeń była jak najlepsza. To jest stosunkowo nowa procedura, którą pierwszy raz będziemy robić zarówno my, jako Czerników, jak i Skarbina. Dwie osoby z naszej gminy będą w komisji przetargowej i cztery osoby z gminy Skarbina i dodatkowo jeszcze dwóch ekspertów zewnętrznych, bodajże z Politechniki i z Uniwersytetu Rolniczego. Na pewno będę Państwa informował, jak to postępowanie będzie się toczyć. Z takich nowych rzeczy to zostało zainstalowane połomierze, mamy pierwsze wyniki, cztery połomierze, jak Państwo wiedzą. Czerników, Kamień, Rybna i Wołnice. No i te wyniki z tej informacji, jakie widnieją na stronie internetowej, nie są zbyt zadowalające. Podobno mieliśmy najgorsze wyniki w Czernikowie w dzisiejszym rano z wszystkich kwestii połomierze, które tam widać na tej stronie. Można sprawdzić. Ja nie pamiętam, jaki jest tytuł tej strony internetowej, ale jest zakładka reakcyjna. Także myślę, że warto sobie sprawdzić. Jeszcze jedna informacja, jeszcze jednego, a jedna informacja, która pokazuje, że to jest, że jesteśmy w ZIT-ie, to jest w Krofie, jest nie tylko wartością dodaną dla nas, ale również dla powiatu krakowskiego. Powiat krakowski złożył wniosek o tak zwane Centrum Kompetencji Zawodowych Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Historycznego w Czerwikowie. Na ponad 1 000 000 złotych dotacji jest pozytywnie oceniany jako projekt uprawny do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Państwa Małopolskiego i złożył 2 takie wnioski, jeden w Skarbinie, drugi w Czernikowie. Obydwa przeszły pozytywne oceny. Jeszcze jeden wniosek myśmy złożyli też tylko w trybie konkursowym, to nie jest tryb pozakonkursowy, jak widzicie, złożyliśmy jeszcze wniosek o zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organy prowadzące jest gmina Czerników poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych. Naprawdę to jest wniosek złożony na te miejsca przedszkolne, które zostały utworzone od 1 września 2016 roku. To jest jeden oddział przy linii, jeden w przedszkolu przy linii duchownej, jeden oddział przedszkolny przy szkole w Rosycice i w Nowej Wsi Szlacheckiej. To jest też dla Państwa informacja. To nie są duże wartości, to jest dotacja troszkę ponad 260 tysięcy złotych, ale myślę, że każdy zastrzyk finansowy się przyda. Jak Państwo mają jakieś pytania dotyczące jeszcze tej informacji, to proszę, bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma pytań, w związku z tym przechodzimy do punktu 4.5. sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Inicjatywy za rok 2016. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo te sprawozdania określone były przygotowane na komisji, na komisjach analizowane. Otrzymaliście Państwo materiałami. Jeżeli nie będzie innego pomysłu, to ja proponuję, żeby po prostu to tak zostało. Proszę Państwo sobie życzycie, żeby je odczytywać tutaj, to bardzo proszę o taki sygnał. Na pewno musimy odczytać sprawozdanie z Komisji Inwestycji i Rozwoju, ponieważ to sprawozdanie się nie znalazło w materiałach. Czy jakieś sugestie ewentualnie w związku z tym? Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przybliżenie sprawozdania z Komisji Pracy Komisji Inwestycji i Rozwoju. Sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji i Rozwoju w roku 2016. W minionym roku Komisja Inwestycji i Rozwoju spotykała się 12-krotnie. Podczas posiedzeń Komisji poruszano tematy związane z planami inwestycyjnymi i dokumentami planistycznymi.
W najważniejszych z nich należały tematy związane m.in. z budową nowej placówki oświatowej w Czernigowie, możliwością zlokalizowania środka doskonalenia techniki jazdy na terenie naszej gminy, projektem przebudowy oczyszczalni ścieków rzeki Niedługowny, projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planem rewitalizacji dla gminy Czernigowie. Poza analizą i opiniowaniem dokumentów projektowych i planistycznych na dwóch posiedzeniach komisji miały miejsce spotkania z przedstawicielami zarządu dróg powiatu krakowskiego i członkiem zarządu powiatu krakowskiego odpowiedzialnym za inwestycje drogowe, na których prowadzono rozmowy na temat planów inwestycyjnych powiatu krakowskiego związanych z drogami powiatowymi na terenie naszej gminy, zgłoszonymi w ramach inicjatyw samorządowych i zasadami realizacji tych zadań. Podczas posiedzeń komisji zajmowaliśmy się również opiniowaniem projektów uchwał dotyczących sprzedaży i nabycia przez gminę nieruchomości, a także analizą zadań zgłoszonych do inicjatyw samorządowych na rok 2017 i wnioskami inwestycyjnymi do budżetu na rok 2017. Na ostatnim posiedzeniu komisja opiniowała projekt budżetu gminy Czerwik na rok 2017. Dziękuję panie przewodniczący. Czy jakieś uwagi państwo macie do tego sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. W związku z tym przechodzimy do 6 punktu podjęcia uchwały w sprawie. Mam uchwałę oznaczoną numerem 1 w sprawie zmiany uchwały numer 27/2016 w sprawie nadania nazw ulicą w Wielkopolsce. Proszę pani burmistrz. Państwo, chciałbym mieć tutaj jeszcze poprawkę do tego projektu uchwały, ponieważ w zeszłym tygodniu wpłynęło już po rozsyłaniu zawiadomień wpłynęły jeszcze dwa wnioski od mieszkańców dotyczące zmian, jedna dotycząca zmiany nazwy, drugie dotyczące nadania jeszcze jednej ulicy nazwy, która nie była objęta projektem. Zdecydowaliśmy się na wniesienie tej poprawki, ponieważ w tym przypadku zmiany ulicy dochodzi to tak naprawdę o poprzednią ulicę Wielopolskiego. Podpisali się wszyscy mieszkańcy zamieszkujący przy tej ulicy. Tak żeśmy ich zobligowali, że taką wniesiemy tą poprawkę tylko wtedy, kiedy tak będzie i faktycznie wszyscy wyrazili zgodę na zmianę ulicy na Kalinowa. We wniosku tak naprawdę podkreślali, że no niestety pan Wielopolski nie jest powszechnie znaną osobą, a na dodatek jest według mieszkańców trudny w nazywaniu tej nazwy. Więc chciałbym, żeby do tego projektu uchwały, który tutaj jest, jeszcze nie wiem, czy państwo otrzymali te nowe wersje. Państwo macie już ten nowy projekt. Żeby naprawdę ta zmiana dotyczyła 5 rzeczy, czyli ulica numer 35 nadal się nazywa Kalinowa, poprzednio była Wielopolskiego. Punkt 48 to jest ulica Widokowa, poprzednio była, tylko jakby zmienić jej przebieg w ten sposób, że ulica Zatępką zlikwidować, a tak naprawdę nadać nazwę ulicy Widokowej na dwóch poprzednich, na ulicy Widokowej na Tępce. Tam był taki podział zaproponowany na spotkaniu na komisji, żeby podzielić tą nazwę, był na wniosek właśnie na taki podział złożony przez mieszkańca, który nie zamieszkuje przy tej ulicy. Wniosek wydawał nam się stosowny, ale faktycznie tutaj też mieszkańcy złożyli wniosek, że konsultacją społeczną podany był projekt pełnej nazwy, widokowe jako pełnej nazwy, żeby ulica cała w całym przebiegu nazywała się ulicą Widokową. Skreślić ulicę o numerze 49, czyli Zatępką, żeby ulicy numer 52 nadać się ulicy Graniczną. Taka też była konsultowana wcześniej. Myśmy tam wprowadzili nazwę Podsancze, tak jak nazwa tego przysiłka, ale też mieszkańcy wyrazili swoją opinię, że nie wnosili uwag co do nazwy Granicznej, taka powinna była. No i dodać ulica numer 92 w brzmieniu geologiczna. Tam z wnioskiem wystąpiła jedyna osoba zamieszkująca przy tej ulicy. Myśmy sprawdzili faktycznie w studium uwarunkowania, ile oczywiście, którego zapisy to przeniesiemy do planu, ile oczywiście utrzymają się te zapisy po tak zwanych decyzjach rolnych. To tam jest troszkę terenu, który będzie objęty zabudową, więc warto być może nadać teraz już
nazwę tej ulicy, żeby nazwała się ekologiczna. Wniosek tej nazwy wynikał z tego, że faktycznie tam są jakieś utwory ekologiczne na tym terenie, jakieś przełomy. Obok jest ulica Jurajska, wydaje się, także ma to jakieś uzasadnienie. I chciałbym, żeby w ten sposób. Daliśmy też, zmieniliśmy załącznik w stosunku do tego, co było Państwu wcześniej przekazane. Zdecydowaliśmy się pokazać wszystkie ulice w Rybnej, ponieważ był nieczytelny, jeżeli było tylko te ulice do Pana, był bardzo nieczytelny. Dziękuję Panu Wójtowi. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma wątpliwości, co chce zapytać? Wszystko. W związku z tym projektem uchwały jest czytelne i jasne. Nie widzę. Proszę Państwa, przejdziemy do głosowania. Opinia była na komisji wydana, ale ona dotyczyła tylko tych dwóch zmian. W tym momencie mamy jeszcze dwie dodatkowe zmiany. Będziemy głosować najpierw poprawki wprowadzone przed momentem przez Pana Wójta, proponowane przez Pana Wójta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych poprawek, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jest komplet 15 radnych w tym momencie na sali. Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, głosujemy całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Również 15 radnych wyrzutuje w głosowaniu. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały oznaczony numerem 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Przerników nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Proszę Panie Przewodniczący. Ten projekt uchwały dotyczy tak naprawdę działki zajętej obecnie pod drogę, działki łączące Radanice z drogą w Przerniku Narodowym z nieodpłatnym nabyciem. Myślę, że Państwo mają jakieś pytania, proszę bardzo. Bardzo proszę. Czy są jakieś wątpliwości? Bo temat był omawiany wcześniej na Komisji Inwestycji. Nie widzę. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opinię. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Komplet radny w tym momencie jest na sali. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 3. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne również nabycie przez gminę Przerników nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Proszę. To jest również regulacja już stanu obecnego, działka obecnie, działka w Dąbrowie Szlacheckiej i jest ona obecnie zajęta pod studnię, ten jest ogrodzony. No myślę, że też te pytania na jakieś wszystkie. Tutaj się sprawa oczywista. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania ze strony Państwa tego projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych wyrzutuje w głosowaniu. Jednogłośnie dziękuję. Projekt uchwały oznaczony numerem 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Proszę Panie Radny, proszę. Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonej w Wołowicach. Jest to działka 365 przez 16. Z wnioskiem o zakup wystąpiło zgoda fizyczna będąca właścicielem działki przyległej. Ta działka 365 przez 16 obecnie stanowi dojazd do nieruchomości tej osoby. Jest to tak naprawdę regulacja wjazdu pozytywna opinia Rady Sołeckiej. Cały dar powierzchni. Dziękuję bardzo. Ten temat będzie był analizowany na Komisji Inwestycji. Czy ktoś z Państwa jeszcze potrzebuje jakiejś informacji od Pana Wójta na ten temat? Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opinię Komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych głosuje. Jednogłośnie dziękuję. Projekt uchwały numer 5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Proszę Panie Wójcie. Projekt tej uchwały dotyczy działki o powierzchni troszkę ponad 2 ale
działka numer 220-52, jest to na tym przypadku nowym osiedlu. Tutaj z wnioskiem o zakup wystąpiła osoba fizyczna, która ma dział, swoje dwie działki pomiędzy nieruchomością. Posłowie poprzednich uchwał wyraziło pozytywną opinię o sprzedaży tej nieruchomości w sprawie regulacyjnej. Dziękuję. To również ten temat również był analizowany na Komisji Inwestycji. Czy w tym momencie ktoś z Państwa chciał coś zapytać? Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opinię. Przechodzimy się do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 razy już. Dziękuję za ogłoszenie. Projekt uchwały numer 6. Wstępnie mieliśmy tutaj projekt uchwały w sprawie zamiany. Wycofany. W tym momencie mamy projekt uchwały wprowadzony w sprawie zmiany uchwały numer 31.257.2017 Rady Gminy Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania się szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe. Proszę Panie Burmistrzu, temat jest... To jest nowy temat. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Małopolskiego Kuratora Oświaty o prawo zaopiniowania negatywnej opinii uchwały do sieci szkół zawartej w uchwale podejmowanej w styczniu tego roku, uchwale nr 31.257.2017. Ta negatywna opinia wynikała z faktu, że kuratorium, Małopolski Kurator Oświaty nakazał doprecyzowanie zapisów dotyczących dotychczasowych gimnazjów i podstawowej. Myśmy to zrobili w ten sposób, że wprowadziliśmy paragraf 2a. Ten projekt uchwały był konsultowany z Kuratorem Oświaty. Myśmy zdecydowali się wnieść go na dzisiejszą sesję, ponieważ w innym przypadku będzie konieczne zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. A tak naprawdę ten dopisek w istocie sprawy niewiele wnosi. Tak naprawdę są tutaj zawarte rzeczy, kiedy rozpocznie działalność szkoła i kiedy zostanie wyłączone gimnazjum, również poszczególne gimnazja. Nic nowego tutaj nie ma. Generalnie pewnie, czy byśmy tą uchwałę podjęli, czy nie Państwo, to tak gimnazja przestaną istnieć, a szkoły podstawowe będą 18. Dziękuję. Uszczegółowienie w związku z zaleceniami kuratorów. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chce się odnieść do tego projektu uchwały? Pan burmistrz momentem powiedział, temat jest oczywiście znany. Pojawił się tutaj, pojawiła się większa już szczegół dat. Proszę bardzo, radna komisja. Ja mam pytanie, ponieważ komisja, której przewodnicza zajmowała się i opiniowała projekt uchwały, czy wcześniej właściwie może pytanie też do Pana Sanderskiego, który jest tu obecny. Czy wcześniej kuratorium nie sprecyzowało, w jaki sposób ma to wyglądać, że teraz, bo mówił Pan wicewójt wcześniej, że jakby konsultowano projekt tej uchwały, już tej uchwały, tak? A tej wcześniej nie? Może Pan Januszowi rzeczywiście oddał. No właśnie, bo jakby dziwi mnie to, że dwa razy zastanawiamy się nad tym samym, no ale chciałabym więcej wyjaśnień usłyszeć. Dzień dobry Państwu. Problem polega na tym, że w poprzedniej uchwale nie zostały doprecyzowane terminy wygaszenia gimnazjum i wygaszenia zespołów. Aczkolwiek konsumator był z radcą prawnym, wydawało nam się, że jeśli ustawa, przepisy wprowadzające prawo oświatowe jednoznacznie nakazuje, że gimnazja przestają istnieć z dniem 31 sierpnia 2017 roku, a więc tak samo wszystkie zespoły, w skład których gimnazja wchodzą z dniem 31 sierpnia 2017 roku, to nie trzeba jakby tego powtarzać w uchwale podejmowanej przez poszczególne rady gmin. Okazuje się, że kuratorium tego wymaga, więc w tej uchwale, którą Państwu przedstawiono, jak Państwo zauważą, zostało tylko dopisane, że
Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie kończy działalność z dniem 31 sierpnia. Gimnazjum w Czernichowie kończy akurat działalność z dniem 31 sierpnia. Merytorycznie do treści poprzedniej uchwały niczego to akurat nie wnosi. Chodzi jedynie o to, żebyśmy mogli do końca marca podjąć uchwałę tą, która ostatecznie precyzuje, jak będzie wyglądała sieć szkół w naszej gminie. I tak jak Pan wspomniał, jeśli dzisiaj nam się nie uda tej uchwały podjąć, to będziemy musieli zwołać posiedzenie nadzwyczajne sesji Rady Gminy. Oczywiście niektóre gminy podjęły to, nam się wydawało błędnie, jak się okazuje, że to jest niepotrzebne, a potrzebne się okazało. Także za dodatkowe kłopoty bardzo Państwa przepraszam. Dziękuję bardzo, proszę Radny, proszę. Ja mam zatem pytanie, czy jeśli byśmy uchwalili inny termin, to nasza uchwała będzie miała sens? Że powtarzać coś, co jest ustawą, prawda? Ktoś sobie w kuratorium wymyślił i troszkę zrobił. Rozmawiałem dzisiaj z panem Zetowem Szczarczykiem, właśnie prosił, żeby tylko dopisać do tej uchwały i żeby podjechać na miejscu, akurat zgoda oczywiście będzie od razu, żeby formalnie wszystkiemu było za to, więc prosił, żeby to uchwały. Dobrze, proszę Państwa, ale bardzo proszę o uwagę i spokój na pewne rzeczy, może nie ma co roztrząsać, trzeba się zastosować, żeby nie blokować. Ale jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości, pytania, bardzo proszę o zadawanie, bo to jest ten moment. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych głosuje. 14 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie głosowała. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały z numerem 7 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania. Również proszę Panie Wójcie o komentarz. Ten projekt uchwały dotyczy działki położonej w kamieniu 415 przez 11 powierzchni hektar 73 ary. Chodzi o wyrażenie zgody na obciążenie tej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania na rzecz RK Star Kamień. To jest działka, na którą obecnie prowadzone są budowa szatni oraz na tym znajduje się obiekt sportowy kamienia. Do tej pory była ta działka oddana na użyczenie. Tam umowa skończyła się w grudniu 2014 roku. Trzeba to sprawę ponownie uregulować. Myślę, że ograniczone prawo rzeczowe jest zdecydowanie lepsze niż prawo użyczenia. Zresztą tak regulujemy też inne nieruchomości. Dziękuję bardzo. Temat jest znany Państwu. Również ten projektem uchwały zajmowała się Komisja Inwestycji. Czy w tym momencie ktoś z Państwa chce zapytać Pana Radnika o jakieś szczegóły? Nie widzę, bardzo proszę Pana Przewodniczącego o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jedna z rad głosuje. Jednogłośnie dziękuję. Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gminie zabierzu pomocy finansowej przeznaczeniu na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami nieczęszczającymi do szkół na terenie gminy Czernichów. Proszę Panie Wójcie. Projekt tej uchwały corocznie jest procedowany na sesjach Rady Gminy i dotyczy dotacji. Myślę, że to tak naprawdę możemy od razu mówić o dwóch uchwałach, ponieważ projekt nr 9 dotyczy wyrażenia zgody na polskie sprawy wspólnej realizacji zadania na wczesne wspomaganie i rozwoju dziecka. Jak Państwo mają jakieś pytania, to chciałbym powiedzieć, że to uzasadnienie jest dość szczegółowe. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa w związku z tym projektem uchwały chce zabrać głos? To jest uchwała, która często się pojawia tutaj podczas obrad Rady Gminy. Nie widzę. Tematem zajmowała się Komisja.
Komisja Edukacji wszedł. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję Pana Przewodniczącego. Pozytywnie. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 minut, bierze w głosowaniu. Jednogłośnie dziękuję. Kolejny projekt uchwały, o którym Pan Wójt już wcześniej wspomniał, oznaczony numer 9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego psychologicznego i społecznego rozwoju. Czy Pan Wójt chce zrobić to? No ja może dodam, że na dzień dzisiejszy objętych jest 10 dzieci. Wspomaganie, naprawdę nasze koszty to jest tylko udostępnienie pomieszczeń mediów w stanie przedszkolu, budynek starego przedszkola, to są koszty do 10 tysięcy złotych. No Zabierzów oczywiście wykazuje to swojej subwencji, to dostaje taką pieniądze na prowadzenie tej działalności. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji o opinię. Opinia również pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych głosuje. Jednogłośnie dziękuję. Kolejny projekt uchwały numer 10 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego prowadzenia ścieków na terenie gminy Czerwów. Proszę Panie Burmistrzu. Konieczność przedłożenia tego projektu uchwały wynika z wejścia w życie z 1 października 2016 roku w ustawie o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług. Z tej ustawy wynika, że między gminą i Zakładem Gospodarki Komunalnej musi być przepływ finansowy bez VAT-u. Do tej pory w uchwale w sprawie ustalenia dopłat podatkowych grup odbiorców był paragraf drugi, który stanowi, że kwota dopłat doliczona zostanie podatek od towarów i usług. I tak naprawdę projekt uchwały dotyczy wykreślenia tego punktu. To wykreślenie nastąpiło trochę w sposób automatyczny, dlatego też wnioskuję tutaj, żeby nie wiem, czy ta autopoprawka czy korekta tego projektu, żeby to oczywiście był paragraf drugi, trzeci, czwarty i piąty, a nie trzeci, czwarty, piąty i szósty, ten jest błąd numeracji. A w załączniku do tego projektu uchwały jedyna zmiana jest taka, że w wierszu piątym, tam gdzie jest kwota dopłaty z budżetu gminy, kiedyś była kwota w nawiasie netto dopłaty z budżetu gminy, w związku z tym, że nie ma tutaj podatku VAT, nie będzie brutto, to netto zostaje określone i tylko taka jedyna zmiana jest w tym załączniku. Dlatego uchwały nie byłoby możliwe tak naprawdę
dokonanie na rzecz Zedwieka zwrotu podatku VAT, który wynika z ich działalności, są takie miesiące działalności zawodowego komunalnej, że po prostu VAT zostaje zwracany. Bez tej uchwały nie będzie takiej możliwości po prostu. Jak Państwo mają jakieś pytania, to tam jeszcze było tutaj pani kierownik Wydziału Finansowego Budżetowego, że do tego odniesie. Generalnie taka jest intencja tego projektu, żeby umożliwić zakładowi możliwość zwrotu podatku VAT w swojej działalności. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, żeby się nie ręki do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Projekt uchwały oznaczony numerem 12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwiec na rok 2017, numer 30.252/2016 Rady Gminy Czerwiec z dnia 29 grudnia 2016 roku. Proszę Panie Burmistrzu, komentarz. Projekt tej uchwały wynika z otrzymanej informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej i w tej uchwale wprowadzamy na dowody subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 93 888 zł. Oraz na wydatki bieżące jednostek budżetowych szkół podstawowych i przedszkoli. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, żeby są pytania. Bardzo proszę. Proszę Radny Borowski. Ja mam pytanie, czy te środki wprowadzone jako dodatkowe, czy akurat w tych działach oświata była niedofinansowana już w momencie uchwalenia budżetu? Te środki wprowadzamy jako dodatkowe, bo trzyma się taką planację o zwiększeniu subwencji. Czy oświata jest niedofinansowana, pewnie okaże się w roku budżetowym. Co roku korygujemy te wartości związane z budżetem oświaty. Podejrzewam, że w tym roku również taka korekta nastąpi. Ale to są dodatkowe środki. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Projektem zajmowała się Komisja Budżetu. Bardzo proszę o opinię Panie Przewodniczący. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jedna osoba w imieniu głosowania. Jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 13 w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma Polska. W tym momencie bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji i Spraw Społecznych o taki komentarz do tego projektu. W imieniu Komisji Edukacji i Spraw Społecznych przedstawię uchwałę i uzasadnienie. Zresztą Państwo też zostali w materiału w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma Orka. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to 10 lutego 2017 roku do przewodniczącego Rady Gminy, także mogę dodać do członków Rady Programowej, gdyż też uczestniczę w jej pracach, została złożona pisemna rezygnacja pana Daniela Mamary, dotychczasowego redaktora naczelnego czasopisma Orka, spełnienia funkcji właśnie redaktora naczelnego. W związku z tym przedkładamy Szanownym Państwu Radnym projekt uchwały w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma Orka. No, pan Mamala zrzekł się pełnienia tej funkcji, zrzekł się pisemnie, więc no, myślę, że stosownym jest w myśl obowiązującego w naszym samorządzie prawa. Zresztą tutaj odpowiednie paragrafy i odpowiednia uchwała jest już przywołana. Rady Gminy Czerwików postanowiliśmy taki oto projekt uchwały przygotować. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Tak, ja tylko dodam, że pan redaktor ma był przeze mnie zapraszany na sesję i nie kwota geograficzna.
będzie, czy nie będzie dzisiaj, już jego nie ma. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę Radę Podlaską. Ja mam pytanie, do kiedy miał Pan Mamara obowiązującą umowę podpisaną? Do końca 2016. Później była to jeszcze na styczniu, ale była umowa podpisana, taka dodatkowa, natomiast tam był wymiany do końca. Jeżeli można, no to ja czegoś nie rozumiem w takim momencie, bo jeżeli nie było uchwały odwołującej redaktora, dlaczego uchwała nie była zawarta? Odwołanie następuje, czy nie podpisanie umowy dopiero po uchwale. I tu w momencie, no coś mi się to nie bardzo podoba. Wydawcą czasopisma Orka jest Rada Gminy Czerników. Jeżeli była obowiązująca uchwała, nie było odwołania redaktora, więc nie rozumiem, dlaczego redaktor nie miał uchwały, nie miał podpisanej umowy. Tak, ta mama miała już podpisaną umowę. Do końca grudnia, później miał na numer styczniowy, natomiast nie, w tej chwili nie pamiętam, bo nie mam tego przy sobie. Złożył rezygnację z dniem któregoś, tego nie mam. 10 lutego. Bardzo proszę, jeżeli można, to jeszcze Pani Jadot odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, no, wydaje się oczywiste, że ta umowa miała być zawarta, nie dawana na miesiąc, bo była obowiązująca uchwała. I proszę nie mówić, że była umowa zawarta. Nie było umowy, bo w momencie składania pan redaktor między innymi złożył rezygnację z tych względów. Prosiłbym, żeby pan odczytał złożenie przez pana rezygnacji, bo myślę, że każdy by to nie usłyszał. Przepraszam, panie przewodniczący, ma może no niestety nie mam, natomiast ja pragnę przypomnieć, że było spotkanie Rady Programowej w tej kwestii, potem było spotkanie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych i na obu tych spotkaniach rezygnacja pana Mamali była odczytana. Oczywiście, że tak, jest to zapisane w protokołach, dokładnie w ten sposób, więc myślę, że trzeba będzie sięgnąć. Natomiast z tego, co orientuję się, pan redaktor Mamala rozsyłał w formie elektronicznej do radnych te rezygnacje, więc myślę, że każdy ma świadomość, co było tam napisane. Proszę Państwa, 2 minuty przerwy. Rezygnacja zostanie za moment wyczytana, żeby nie było wątpliwości. Ja tylko powiem. 2 minuty przerwy. Thank you.
Proszę Państwa, termin ma ważność Rady Gminy Czerwiny. Ja 10 lutego 2017 roku zrzekam się pełnienia funkcji redaktora naczelnego czasopisma Orka, którego wydawcą jest Rada Gminy Czerwiny. Uzasadnienie. Do końca listopada 2016 roku usiłowałem się dowiedzieć, czy zostanie ze mną podpisana umowa na rok 2017 na redagowanie czasopisma Orka. Do 10 lutego 2017 roku żadnej decyzji nie otrzymałem. Bardzo proszę uwagi. Poprzednia umowa wygasła z końcem 2016 roku. Po 6 stycznia 2017 roku poproszony zostałem o zrobienie kolejnego wydania. Na ten jeden numer została przygotowana stosowna umowa. Miałem nieco ponad tydzień, aby zebrać materiały i zmieścić się w terminach, łącznie z kolejką i akceptacją przyprawy programu. 9 lutego 2017 roku pisałem e-maila do Urzędu Gminy Czerwików z prośbą o wykreślenie mnie z rejestrów sądowych jako redaktora naczelnego roku. Otrzymałem zwrotną informację, że stosowne pismo mamy stosować do Rady Gminy Czerwików, co nie mieliśmy uczynić. W e-mailu zaznaczono, że do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy Czerwików pełnił funkcję redaktora naczelnego. Zaznaczam, że po przesłaniu gazety do druku styczeń 2017 w nawiasie bez mojej wiedzy i zgody został usunięty tekst poświadczenia majątkowych radnych, a wstawiony to miejsce inne. Dlatego do czasu, kiedy formalnie zostanę wykreślony jako redaktor naczelny Orki, nie wyrażam zgody na wydanie choćby jednego numeru czasopisma bez mojej zgody i wiedzy. Aby nie utrudniać funkcjonowania pisma, proszę więc o natychmiastowe podjęcie kroku zmierzających do formułowania sytuacji wykreślenia mnie z rejestru sądowego jako redaktora naczelnego Orki z poważeniem Daniel Mamada. To wszystko, proszę Państwa, jest do oglądu, można sobie zobaczyć, jest to segregatorze Komisji Edukacji i segregatorze Rady Programowej. Czy ktoś z Państwa ma pytania? No, myślę, że nawiązanie do tego wydaje się, że skoro już ktoś podjął decyzję, nie wiem, czy no, być może Rada się szczepła swoich uprawnień, skoro się która wysłała taki tekst w momencie, kiedy Rada nie podjęła stosowną uchwałę. Coś mówię, nie, że mi się wydaje, jestem przekonany, że nastąpił taki ewidentny pomontanie kompetencji. Co do kogo należy? Nie rozumiem, co to prawda było wysłał, ponieważ to było pismo, które przeczytałem. Designacja, bardzo proszę, przesłana od redaktora Mamali do Rady Gminy Czerwików. To pismo zostało przekazane Radzie Programowej i Komisji Inwestycji i Komisji Edukacji. Panie Przewodniczący, tak, ale to jest w ramach korespondencji. Ja mówię o rezygnacji, którą przed chwilą przeczytałem. No właśnie. Pan może się. Czy jakieś konkretne pytanie Państwo macie? Bo tak to możemy polemizować bez końca. Proszę radny. Ja myślę, że rzeczywiście tu nasza dyskusja za wiele nie wniesie. Zmusi do pracy kilka godzin. Natomiast no, troszeczkę z tego rzeczenia wynika jakby jakieś trochę prawie elegancji ze strony urzędu. No pan Mamala trochę pracował w tej roce i być może mógł mieć zakończenie pracy troszkę w inny sposób. No tyle można komentować. I druga rzecz, chciałbym wiedzieć, bo skoro ktoś wykreślił, wyrzucił jakiś tekst redaktora naczelnego, no to zaingerował tę sprawę. Bo wiemy, że za całość tekstu KZT odpowiada redaktor naczelny. Powinien tam takiego po zatwierdzeniu przez niego treści gazety już nie ma prawa absolutnie ingerować. Były takie czasy, ale one na szczęście już minęły, kiedy po zredagowaniu gazety szła gazeta do określonej instytucji i tam stosowny człowiek wskazywał, że jak trzeba przeredagować, brzmiało właściwie. Myślę, że tak być nie mogło. Nie wiem, w jakim trybie powinno to zostać wyjaśnione, ale ja bym chciał się na następną sesję dowiedzieć, kto podjął taką decyzję, byłoby nam przyjemnie, bo jako że jesteśmy wydawcą Orki, więc powinniśmy, czy to Rada Programowa, czy to z urzędu zdecydowało się, że ta osoba ma na to uwagę, że proszę Państwa, proszę o uwagę. Natomiast zmusi, nie zmusimy nikogo do pracy, rezygnację musimy przyjąć. Proszę Państwa, wszystkie decyzje podejmuje, jak Państwo wiecie, Rada Programowa. Jeżeli chodzi o to, co Pan Radny przed chwilą powiedział, do pracy nikogo nie zmusimy. Ja już nie chcę polemizować tutaj, ponieważ jakby oprócz Rady Programowej ja też jestem, byłem, uczestniczyłem w tych rozmowach z panem Mamalą. Niestety to, co tutaj pan ma, ja przeczytałem to, co pan Mamala napisał. Nie
polemizowaliśmy zresztą, ponieważ uznaliśmy, że to nie ma najmniejszego sensu. Pan Lawala nie ma, nie miał ochoty pracować, domagał się, zresztą jesteśmy w takim miejscu i w takim razie, że pan Lawala domagał się podwyżki. Rada Programowa nie rekomendowała Radzie podwyżki. W związku z tym zaczęły się jakieś problemy. Tak powiem, nie polemizowaliśmy z tym. Jeżeli chodzi o wykreślenie tekstu ze styczniowej numer wyborczej, proszę Państwa, osobiście ja i radni należący do Rady Programowej prosiliśmy pana Mamalę o spotkanie, co jest niedopuszczalne, że Rada Programowa musi prosić pana redaktora, żeby on się pojawił, żeby się z nim spotkał, ponieważ to nie była kwestia jednego artykułu. To było kilka artykułów, które radni chcieli, żeby pan Mamala z nimi przedyskutował i zmienił na ich wniosek. Pan Mamala w ogóle nie odpowiadał na, powiedział, że nie ma czasu, się tym zajmował, nie będzie. Sam osobiście go zapraszałem na posiedzenie Rady Programowej. Powiedział mi, że on nie przyjedzie, ponieważ nie ma czasu. Już wtedy po prostu nie miał ochoty współpracować i pracować na rzecz Rady, czy na rzecz czasopisma Orka. No niestety, chciałem, żeby ta współpraca zakończyła się w sposób kulturalny. Zaprosiłem go na dzisiejszą sesję. Niestety, jak widać, nie skorzystał. I tyle, jeżeli chodzi o ochotę. Ja mam bardzo dużo radę. Ja chciałabym przypomnieć, może Państwu, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy pamiętacie, kto należy do owej Rady Programowej czasopisma Orka, ponieważ to Państwo nas kiedyś wybraliście i namawialiście do tego, żebyśmy się społecznie, przypominam, zajęli tym tematem i pracowali w Radzie Programowej. I oczywiście z ochotą na to przystaliśmy. Mianowicie do Rady Programowej należy pan radny Marian Dudek, pani radna Bożena Dudek, pan radny Bartłomiej Feluś, pan radny Jacek Podgórski, no i ja oczywiście. Natomiast uważam, że trzeba na te spotkania Rady Programowej przychodzić, bo nie jest ona zwoływana notorycznie. Pan przewodniczący Rady Programowej nie nadużywa tutaj tych spotkań. Natomiast jeżeli się na nie nie przychodzi, czy to pan redaktor, czy to członkowie Rady Programowej, no to potem wynikają tutaj takie zbędne dyskusje. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że chce zasięgnąć informacji, to są ku temu odpowiednie miejsca i myślę, że to warto też przypomnieć w tym momencie, bo ta dyskusja będzie nam tutaj trwała bez końca. Pan redaktor również nie przyszedł na ostatnie spotkanie Rady Programowej. Mamy korespondencję, my jako radni, członkowie Rady Programowej, której wysyłaliśmy do pana redaktora uwagi co do czasopisma styczniowego, właśnie z do styczniowej Orki. I na te uwagi pan redaktor nie odpowiadał, nie przyszedł na posiedzenie Rady Programowej, więc nie rozumiem, teraz stąd w ogóle wynika ta dyskusja. No ale może zasięgnę. Proszę bardzo, radny Dudek, będzie radny. Proszę Państwa, no dobrze wiemy, Rada Programowa działa i to nie działa w każdym miesiącu, bo z uwagi na brak czasu pana redaktora dogadaliśmy się w ten sposób, że jeżeli będą bardzo pilne sprawy, to wtedy zwołujemy szybko, takie przeważnie przed Komisją Oświaty Rady Programowej. I tam po prostu analizujemy jakieś po prostu nowe rzeczy, które po prostu nie da się przez maile czy tak dalej. Tak to pan przesyłał jakby do 10 każdego miesiącu Orkę. Myśmy przeglądali, analizowali i wszelkie jakieś błędy po prostu zgłaszaliśmy. Co do artykułu, proszę Państwa, które zostało, aby co mi się wydaje, że dużo ważniejsze było, gdzie nie zostało opublikowane, gdzie nam zwracano uwagę i prosiliśmy, żeby ten co najważniejsze zaległe materiały, które pisali po prostu ludzie i szkoły i tak dalej, żeby to opublikować, bo czas na, jeżeli chodzi o, proszę Państwa, oświadczenia, jest to do końca kwietnia. Myślę, że czasu mamy jeszcze co najmniej 2 miesiące. I tutaj dziwię się pretensją pana Romana. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, na temat tej Orki naszej, jak się inne do historii wstecz, tam 10-20 lat, proszę Państwa, zawsze były problemy z tą Orką, z redaktorem, proszę Państwa. Mi się wydaje, że cenzura dalej była dużo większa niż dzisiaj. Praktycznie nie ma żadnej. No i myślę, że szkoda polemizować w tym temacie. No bo też nie można nikogo na siłę zmusić do pisania. Pan Mamala oczywiście domagał się większych wniosków. Były takie wnioski komisji.
podwyżkę dostaw, związkowi na to dostał jedną podwyżkę, ale to było rzeczywiście to terenie. No ale no, tak się stało po prostu, że umowa się skończyła, była na styczeń dopisana dodatkowa i no niestety on napisał to oświadczenie, ubóstwo, nawet nie oświadczenie, że rezygnuje z redaktora. Myślę, że tu nie ma żadnych jakichś odwodów, jakichś jasności, jakichś tam badania, czegoś, proszę Państwa, każdy mógł prawo przyjść, są członkowie Rady Programowej, gdzie można zapytać, porozmawiać w tym temacie. I myślę, że tu nie ma co puszyska, bo sprawa jest jasna. Jeżeli ktoś rezygnuje, nie będziemy nikogo na siłę uszczęść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Radny Masz. Pan Radny słusznie zauważył, że ciągle były problemy, ale rolka trwa, proszę Państwa, od czasu powstania gminy i trwała dalej, bo to chyba jest bardzo ważne, niezależnie od tego, jakie są opinie, jakie były losy. Ja zawsze twierdziłem, że co najmniej jedną funkcję pełni nieźle, to znaczy jest pewną kroniką, której innej pewnie nikt nie wyszerpnie, więc przynajmniej takie najważniejsze zdarzenia się są tam zamieszczone, sam sięgam przez ten wstecz właśnie pana radny powiedział i 20 lat można poczytać, co tam się kiedyś działo, więc na pewno jest cenna rzecz. Jesteśmy jedną chyba z niewielu gmin, które ma w sposób ciągły wydawał własne. Więc to musimy sobie cenić. Natomiast o drugiej rzeczy chcę przypomnieć, szanowni Państwu, że Rada Programowa, niezależnie jakbyśmy to formułowali, tylko chciałem doradzić, czy pełną odpowiedzialność za gazetę ponosi powołane przez Radę Gminy Redaktor Naczelny. On również łącznie do odpowiedzialności służby karnej, nawet w przypadku, gdyby naruszył, czy tam ślubny, jeżeli dobre imię naruszył, tylko on odpowiada, nie odpowiada Rada Programowa. Rada Programowa w związku z tym nie ma prawa bezpośrednio ingerować w teksty, może natomiast tak jak która to jakieś błędy wychwytywać, jak najbardziej które jest cenne i pewnym kierunek nadawać gazecie. Natomiast za ostateczny kształt gazety odpowiada redaktor naczelny. To też dobrze, żebyśmy o tym zawsze pamiętali, bo inaczej może dochodzić do jakichś niejasności. Natomiast szkoda, bo z tego, co Państwo mówicie, wynika, że te problemy się już wcześniej zaczęły, że myśmy jako wydawca się radni o tym chociaż króciutkim jednym zdaniem nie słyszeli, że są jakieś problemy z roką. Wyglądało wszystko, że jest okej. Okay. Przynajmniej ja tak z boku patrząc nie słyszałem, że to jest. Ale to tyle na moje zdanie się okrutnie. Proszę Państwa, po to została powołana grupa ludzi ze szpitali, pracują społecznie, żeby reprezentowała radę. No i tak się też działo, proszę Pana. Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz dodać, że widzę, że oczywiście wykonuję uchwałę tutaj Rady Gminy, ale tak naprawdę ma dowolność w zawieraniu, w długości zawierania tej umowy. To nie jest tak, że ona musi być zawarta na rok, ona może być zawarta na każdym miesiącu osobno, to by był kodeks cywilny i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ona była zawarta na jeden miesiąc. Myśmy rozmawiali z panem Danielem Nomarą o tym, żeby to była inna forma umowy, czyli umowa o dzieło, ponieważ od nowego roku już przepisy regulujące umowę zlecenia. Tak naprawdę trzeba nie zawierać teraz takie rzeczy jak długość pracy, miejsce wykonywania pracy, to już stawka godzinowa. To jest, są już tak naprawdę redakcja numeru, to jest tak naprawdę umowa o dzieło. Pan Daniel nie chciał wprowadzić takich zmian i z tego co ja z nim rozmawiałem, to sam pod koniec roku prosił o zawarcie umowy na jeden miesiąc. Przynajmniej na razie, pewnie w związku z tym, że nie musi dogadać o sprawach finansowych. Chcę tylko dodać jeszcze, że umowę, czyli pracodawcą pana redaktora jest wójt. I wójt podpisuje za umowę. Proszę bardzo. Moja sugestia w kontekście tego, co pan mi powiedział, jest taka, żeby jednak, jeśli dojdzie do powołania redaktora, zacząć umowę co najmniej do końca kadencji. Nie ma żadnych przeszkód, żeby umowa podzielona na ileś tam numerów gazety. Też taka umowa może być. A nie na zasadzie, żeby redaktor nie wiedział, czy miesiąca na miesiąc będzie miał dalszą umowę, czy nie, to tak nie jest. Nie wiem, to też sugestia do pana Wójta, pan mi będzie decydował, a nie my w tej sprawie rzeczywiście. Jeszcze może tak być, jeżeli przyjmujemy, że to jest umowa na tak zwaną ciągłość działania urzędu, to... No tak. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma nic ważnego, to kończymy ten temat. Państwo jeszcze macie jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
strony, czy ta sprawa nie pasuje. Jednogłośnie dziękuję. Kolejny projekt uchwały. Numer 14 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasu pisma Polska. I tutaj również poproszę panią przewodniczącą Komisji Edukacji i Spraw Społecznych o przedstawienie tego projektu. W związku z poprzednią uchwałą, z projektem, który podjęliśmy na Komisji Edukacji i Podstawowej czasopisma OTA, powstała jakby wynikająca kolejny projekt wynikający, czyli uchwała w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma OTA. I tak też powiem trochę w imieniu przewodniczącego Rady Programowej, który pewnie potem też uzupełni, że spotkaliśmy się podczas tej Rady Programowej z panią, która prawdopodobnie będzie pełnić na ten moment oczywiście funkcję redaktora naczelnego. Pani opowiedziała nam o swoim doświadczeniu, które tutaj będzie przydatne przy redagowaniu naszej orki. Oczywiście, tak jak tutaj już było wspomniane, to pan wójt zawiera umowę z kolejnym potencjalnym redaktorem naczelnym. I umówiliśmy się, że będziemy tutaj pomagać i współpracować, tak jak pomagaliśmy i współpracowaliśmy z panem redaktorem Mamalą. Myślę, że, przepraszam, że tutaj przy okazji tej uchwały, ale myślę, że no nie ma pana redaktora, ale na tyle mamy medialne te sesje przecież, że do pana redaktora pewnie to dotrze, jak w imieniu członków komisji, ale myślę, że też chyba wszystkich pozwolę sobie podziękować też panu redaktorowi za pełnienie tej funkcji i za współpracę z nami. Bywało różnie, ale konstruktywna praca się po prostu na tym się opiera, tak? Raz jest lepiej, raz gorzej, raz iskrzy, raz jest wszystko dobrze. Natomiast nikogo nie zmusimy do dalszej pracy. Możemy tylko proponować. Natomiast tutaj chciałabym podziękować panu redaktorowi za to, że z nami pracował dotychczas. I też ten projekt uchwały, jak państwo wiecie, jak państwo widzicie w paragrafie pierwszym, powołuje się panią Małgorzatę Krajewską na redaktora naczelnego czasopisma Orka. Oczywiście wykonanie uchwały powierza się wójtowi naczelniku, no i uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Myślę też, że nie wiem, czy jest pani redaktor, potencjalna redaktor obecna, to myślę, że też powie kilka słów o sobie i państwa przekona do swoich kompetencji, bo nas póki co przekonała. To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli podejmie tę uchwałę, pani Małgorzata Krajewska tutaj jest na sali. Poprosimy ją o zabranie głosu, o przedstawienie się, ale to w momencie. Proszę nie pogadać, jest taka sytuacja. Ja serdecznie panią witam, ale bardzo proszę o ten mikrofon. Dobry, szanowni państwo, nazywam się Małgorzata Krajewska. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Chciałabym się przedstawić. Pracuję od 15 lat w zawodzie redaktora. Mam na swoim koncie pracę w różnych wydawnictwach prasowych i elektronicznych. Pracowałam w Gazecie Wyborczej, w Przedkroju, jeszcze kiedy był w Krakowie, w Interi, w Onecie, w wydawnictwie Polska Press, które jest wydawcą Polski Krakowskiej. Zajmowałam się tam redakcją stron internetowych, to znaczy wydań elektronicznych Gazety Krakowskiej na terenie powiatu oświęcimskiego, olkowskiego, szkolnickiego i modelickiego. Wydawałam też swoje gazety, prowadziłam wydawnictwo i wydawaliśmy gazetę lokalną w Krakowie, w dzielnicy Siódmej Miasta Kraków. Także myślę, że jeżeli chodzi o redakcję, to doświadczenie mam spore. Jeżeli chodzi też o sprawy takie techniczne, byłam sekretarzem redakcji, także te kwestie związane z już takim procesem wydawniczym też nie są mi obce. I myślę, że podołam zadaniu. Tyle mogę powiedzieć o sobie. Część z państwa już poznałam, miałam okazję się zaprezentować. Poznałam też archiwalne numery orki, także powiedzmy, że przygotowuję się do tej pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam za to chyba.
Państwa do tego projektu uchwały. Państwo jeszcze macie jakieś... Czy można myśleć, myślę, że to jak najbardziej. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Pokażę te kraje, jest coś. Proszę bardzo, bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pani następujące. Gdyby Pani w kilku zdaniach odniosła się do kwestii współpracy redaktora naczelnego z takim gremium, jak ona znalazła programu, ponieważ to budzi troszeczkę moje zastanowienie. Chciałbym prosząc wiedzieć, jaki stosunek do tej sprawy ma Pani. Ma Pani pewne doświadczenie, bo Pani pracowała w redakcjach, więc różne rzeczy Pani widziała i ma Pani zdanie na ten temat. Tak, dziękuję za pytanie. Dziękuję za pytanie. Oczywiście tak jest właściwie wszędzie, o ile nie jest się jednocześnie wydawcą, tak jak miałam też okazję być wydawcą i redaktorem, to oczywiście zawsze redaktor naczelny współpracuje z wydawcą. Oprócz wydawcy bywało też tak, że jest właśnie rada programowa. Także ja nie przewiduję tutaj jakichś konfliktów. Oczywiście jest tak, jak powiedziała Pani Przewodnicząca, że czasem iskrzy, czasem współpraca układa się dobrze i jest pewnie też fundamentem jakby gwarantem jakichś sukcesów. To znaczy ta zona duża mózgu zawsze jest wskazana. Natomiast dla mnie jest to nie jest jakaś nowa sytuacja. Ja nie byłam zawsze sobie starym jantem i współpracowałam z różnymi organami, które były nad jako redaktorem. Bywałam też już redaktorem naczelnym w swojej pracy zawodowej. Także myślę, że poza tym jeszcze jest taka kwestia, myślę, że taka rada programowa jest bardzo pomocna, dlatego że tak jak Państwo tutaj już wspomnieli, ona ukazuje się od wielu lat. Państwo też są tutaj dłużej, ja jestem nowa, więc liczę na pomoc ze strony Rady Programowej, na pewno będzie to bardzo pomocne. Jeżeli chodzi o jakieś kwestie sporne, być może będą się zdarzały, ale myślę, że nie jest to jakiś problem, który my moglibyśmy rozwiązać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce porozmawiać, zadać jakieś pytanie? Nie widzę, dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję za wystąpienie. Czy jeszcze w kwestii samej Pani projektu uchwały, czy z Państwa zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję. Serdecznie Pani gratuluję i zapraszam do pracy, a z naszej strony będzie współpraca, aby to nasze czasopismo było na jak najlepszym poziomie, a te informacje były bo jak najwięcej i jak najbardziej takie, które będą zaspokajać naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Proszę Państwa, to był ostatni projekt uchwały, jeszcze widziany w pierwotnym porządku obrad. Został nam projekt uchwały wprowadzony na wniosek Pana Wójta, oznaczony numerem 15 w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Proszę Pani. Projekty uchwały umożliwi gminie podpisanie porozumienia umowy z powiatem krakowskim na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie gminy Czerniku w 2017 roku bądź przewidzianych w wydatkach zarządu dróg powiatu krakowskiego. Myśmy już te projekty umowy otrzymali od starostwa, dlatego też zdecydowaliśmy się prowadzenie tej uchwały na tę sesję. Tak naprawdę ta umowa, ile ta projekt zawarty jest w budżecie, dotyczy projektu dokonania projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej wraz z budową chodnika i ośrodnika w Czerniku Narodowej.
budowy przepustu miejscowości w Połkoczym, pro wykonania projektu przepustowy drogi powiatowej wraz z budową komunikacji miejscowości Czerniko-Wołce-Dąbrowa oraz przebudowę budowy odcinka drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Zagracie. I tutaj wiem, że były wypowiedzi na komisji, które dotyczy odcinka tylko na Wyśladę. Nie łączymy się tutaj, nie przypominam na ten zabudowę, łączymy się tutaj w dół od Szafrana z Zagracie, tylko łączymy się z Kaszowem, więc nie osiągnięcie miejscowości Kaszowa. Ja wiem, że były takie propozycje, nawet chyba przez też tutaj forsowane czy opowiadane przez zarząd, przez pana dyrektora zarządu dróg, żeby to było umowy bardziej ogólne, żeby pozwalały na przesyłanie środków wójtowi, ale rozmawiałem też z szefem na ten temat. Zdecydowaliśmy się, żeby tak jak do tej pory było to umowy szczegółowe, każda dotycząca tego zadania. Państwo mają wtedy większą jasność, co się dzieje w tych zadaniach. Taki też sposób przedstawiam, że uchwałę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Ta kwestia była omawiana od dłuższego czasu, więc to jest sformalizowanie tego uchwały, która pozwala na przekazać te pieniądze powiatowi, rozpocząć działania, żebyśmy znowu z inwestycjami nie zostali. Proszę bardzo, czy w tej kwestii chcę zabrać głos? Projekt uchwały, proszę Państwa, formalnie pojawił się dzisiaj, natomiast on był przedstawiony przez panią skarbnik na Komisji Budżetu i bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jest to głośno, dziękuję. I to była ostatnia uchwała, którą dzisiaj się zajmiemy. Przechodzimy do publicznej interpelacji i wnioski rady. Bardzo proszę, kto z Państwa, proszę Radę Rabatu. Pierwszy to jest taka moja prośba na wniosek właśnie mieszkańców Radzic z tego osiedla o załapanie dziur w narodowym osiedlu. I prośba o nie wysypywanie tam żadnych haści, coś tego typu, bo to mi się tam było. Tym bardziej, że ta droga w tym roku jest podana, planujemy ta rodzina Baka z Pankową, są przewidziane na środowisko cel, środki sołeckie, jest to zgłoszone też jako problem w tym roku. Dlatego ewentualnie bardzo bym prosiła o zaledwienie albo w jakiś sposób nasypanie tych dziur dla Państwa. Natomiast moja druga właściwie interpelacja to właściwie dotyczy również drugiej drogi, natomiast dotyczy to drogi powiatowej od Ronda do Rynku. Wielokrotnie interweniowaliśmy tutaj z koleżanką w sprawie tej drogi. My oczywiście słyszymy, że rewitalizacja, słyszymy o niej od 2 lat przynajmniej już właściwie do realizacji, ale wiemy, że są też problemy z różnymi uzgadnieniami z zarządem powiatowym. I co to skłoniło mnie, proszę Państwa, idąc do ośrodka zdrowia na Wodach, po prostu piękny deszczowy dzień, Nie powstrzymałam się, żeby nie zrobić zdjęcia tej drodze, ponieważ to, co było, to po prostu tragedia. Ja teraz się puszczę te zdjęcia, ale może w związku to, że pani Rada Powiatowa jest tutaj dzisiaj z nami, to pozwolę sobie pani również przekazać te zdjęcia, ponieważ jest to droga powiatowa, proszę sobie zobaczyć, jak wygląda droga powiatowa. Droga, która prowadzi do najstarszej szkoły rolniczej w Polsce. Droga, która powinna być właściwie wizytówką, bo taki, proszę Państwa, obraz zostaje odwiedzającym, jak, proszę bardzo, to z dwóch stron zdjęcia, odwiedzającym i muszę powiedzieć, że ja idąc tą drogą, po pierwsze, modliłam się, żeby żadne auto nie złapało, bo to była szansa jedna na milion, żeby to nawet złapała, muszę przyglądać się, jakie są warunki, a po drugie, po prostu obawiałam się, że teraz ktoś zapyta mnie, pani radna, czy pani nie jest iść taką drogą? Odpowiedziałabym, tak, jest mnie wstyd. I po prostu cieszyłam się, że jest to prawda swojego znikowego, takiej leczenia, takiej osoby, która by mnie o to zapytała. Dlatego bardzo proszę.
Nie ma. Proszę Państwa, spokojnie, no sobie po sesji Państwo wypłaczą się. Proszę bardzo, radny. Proszę Państwa, ja chciałem się przywrócić do tego mikrofonu. Proszę Państwa, mam dwie sprawy. Pierwszą sprawę to choćby o przystanki komunikacji publicznej. No i nie wiadomo, kto odpowiada za te przystanki. Wiem, że dwóch panów, który pan jeżdżą i w jaki sposób te przystanki sprzątają. A wysypują kosze na śmieci na tych przystankach i tak dalej. Ale tu chodzi o to, żeby tak, ławka równa, to ja tam koło siebie, co mogę zrobić, zamiatam, sprzątam, bo to wstyd, narzucamy kiepów i tak dalej. A już ten drugi przystanek, co jest już naprzeciw pana Krzyża, to już tam jest problem. Trudno naprawdę, nie przyjmie nawet siąść. Tak samo z przystankiem na górze, droga pod las, co jest ten murowany przystanek. No on jest popisany i tak dalej. Ale tu chodzi o to, żeby tam podjechać i pozamiatać, sprzątnąć te śmieci i tak dalej. No bo ludzie jeżdżą, stoją, takie cuchni jest na takim przystankach, to troszkę nie przyjmie. To wszystko jest. Bardzo bym prosił, jeżeli po prostu nie ma, nie wiem jednak kto dba o te przystanki komunikacji publicznej, to prosiłbym tu panią kierownik, żeby ci panowie będą jechać w kierunku dobrą, to żeby te przystanki w jakiś sposób dały sprzątać. Bardzo bym prosił. To mam jedną sprawę. Druga sprawa, jeszcze chciałem przypomnieć, że w temacie tych dróg leśnych, które chcemy po prostu jakby uregulować, znaleźć się, że coś w tym temacie się dzieje, czy nie. No chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy nasze w tym temacie są jakoś zgodni do zamian, czy po prostu, czy nie. To jest drugi temat. Trzeci temat, no to przypominam, nowy rok się zaczął, budżetowy 2017, chodzi mi o te pobocze na Dąbrowie. No teraz, proszę Państwa, przy tej wichurze teraz, bo pada no, koniec świata. Nie dało się w ogóle przejść, to troszkę namówić, ale ta woda stoi, nie jest już o różnych takich gałęziach i tak dalej. Chodzi o to, żeby pozbierać, zebrać to, no, żeby ta woda spływała na pomnie, a nie stała. Ta droga się pomału zapada. Na pewno nie możemy czekać po prostu do czasu budowy chodnika, bo to potrwa. Zaczął się projekt drogi, zaczął tak, inwestycja będzie realizowana, może to potrwać nawet 2 czy więcej lat. I prosiłbym tutaj panią radną o pomoc pana dyrektora, że teraz jest na drogę, czy to wysokie jążki, jakby się udało po prostu wziąć i pozciągać to, żeby ta woda jednak nie stała. Bo szkoda tej drogi, bo jeszcze do tego chodnika by wytrzymała, jak to wszystko tak pójdzie, że ta woda będzie stała, będzie podpolała, no i ta droga by się zapadała. No ja też mam takie zdjęcia, mogę zrobić, ja zrobiłem te zdjęcia, ale po prostu samo zdjęcia sprawy nie załatwię. A już bym prosił panią radną o pomoc w debacie, poprosiłem też panią radną Spieka, że to nie jest jakaś pieniężna ogromna inwestycja, po prostu ściągnąć te pobocze. No naprawdę, nie mówiąc o tym, że samochody jadą po deszczu, to uciekają ludzie, gdzie się da po prostu. Coś podobna droga jak tutaj w Czerniowie. No i bardzo bym prosił, żeby się to udało, to bym prosił o podstrzygnięcie tych pobocze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. Panie Wójcie, ja chciałam zapytać w imieniu mieszkańców odnośnie tych ZIT-ów, jak wygląda temat ciągów pieszo-jezdnych w Błogoczynie, ponieważ mieszkańcy są troszkę zaniepokojeni tą sytuacją, więc bardzo bym pana prosiła, aby pan tutaj przedstawił tę sytuację, jak wygląda to wszystko na chwilę obecną. Proszę pani. Odpowiedzmy na trzecie pytanie pani radnej Panek. Sytuacja z ZIT-ami, w szczególności ciągami pieszo-rowerowymi, wygląda w ten sposób, że jesteśmy w trakcie uzgodnień koncepcji przebiegu tych ciągów w zarządzie ruchu pojazdu krakowskiego. Mieliśmy 3 spotkania i dalej stoimy na. Mamy 2 rzeczy, które tak naprawdę nie pozwalają jeszcze na to uzgodnienie, to znaczy
Wiem, że dzisiaj były również rozmowy w zarządzie dróg powiatu, ale ja niestety w związku z nim bez kęta nie byłem. Sytuacja wygląda tak, że ja też rozmawiałem z szefem, że no, chcielibyśmy bardzo zrobić w tym zakresie, który był przewidziany wstępnie, czyli droga Kłokoczyna do Czernichowa, obwodnica Czernichowa i być może droga na być może przebieg pieszo-rowerowy do przyprawy bramowej. No i o ile nie ma problemu z uzgodnieniem zakresu na przykład przy obwodnicy w Czernichowie, ponieważ tam jest duży pas drogowy i duża własność powiatu, co prawda nie do końca uregulowana, tam to są jakieś problemy z ujawnieniem tych podziałów Księdze Wieczystej. No to tyle w Kłokoczynie jest taki problem, że teren jest specyficzny, znaczy dość wąska zabudowa. No i właśnie mamy troszkę inne, czy tak powiat krakowski ma dość duże oczekiwania w tej uzgodnienia, to znaczy tam, gdzie jest na przykład zły stan asfaltu, prosił nas, aby w tym uzgodnieniu było również tej koncepcji, był również przewidziany remont tej nawierzchni. Tu akurat wiem, że z rozmów z samym zarządem mamy taką decyzję, żeby to realizować na zasadach ISO-skich poza tą koncepcją, więc myślę, że tą część uda się uzgodnić. To jest problem nie wynikający tylko z chcieństwa czy niechcieństwa ZBWK, tylko z przepisów prawnych, że tam, gdzie jest konieczne skierowanie z lidu, no to pewnie trzeba będzie przeprojektować szeroko, proszę kompletnie, jak to rzekło, chodzi o szerokość pasa drogowego, bo ta droga powiatowa niestety nie spełnia norm. Ona nie ma 6 metrów szerokości. No to są obiektywne czynniki. Tutaj robię, tak jak mówię, dzisiaj były prowadzone rozmowy i pewnie w tym tygodniu będziemy się starali doprowadzić do końca, także ta koncepcja w jakikolwiek sposób została uzgodniona. No, ja podkreślam tutaj, bo pewnie to pytanie Pani Rady spowodowane naszą rozmową po komisji, że ja mam naciski z metropolii, mam naciski z Urzędu Marszałkowskiego, że muszę ten wniosek złożyć do końca maja do oceny. I Zarząd Dróg Wojewódzkich jakby tutaj sam mam informację, że jeżeli nie będzie możliwości wykonania tego w innym terenie, to oni by deklarują chęć wykonania wspólnie tego zadania przy drodze wojewódzkiej, co umożliwiałoby nawet przerobienie tych środków finansowych na drogę rowerową. No ale ja mówię, w pierwszym zakresie, w pierwszym pana przewidywany był ten zakres Kłokoczyn, tego na razie trzymamy i mam nadzieję, że te uzgodnienia będą pozytywne dla Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę Radę Pasza. Jeżeli można, to najpierw wniosek, interpelacje, nie wiem, także na pewno prosiłbym o informację na piśmie o jego realizacji, bo wydaje mi się sprawa jest niesłychanie ważna. Mianowicie chciałbym, żeby Urząd Gminny zorganizował przegląd stanu zagospodarowania gruntów Międzywalu pod kątem odległości orki od korony, od stopy wału. Wydaje się, że sprawa formalnie nie jest taka łatwa, bo przepisy tu nie pomagają nam, ale niemniej jednak, gdyby to właścicieli, którzy mają podorane do samego wału się zwrócić, żeby zostawili ten pas 3-4 metry, to myślę, że większość podeszłaby ze zrozumieniem, bo jest akurat właściwy moment teraz, gdyby o to zadbać, to jeszcze byłaby szansa, żeby ten teren się zadawnił i żeby było trochę bezpieczniej. Proszę Państwa, żartów nie ma. Nie było powodzi parę lat, w każdej chwili się może pojawić, możemy mieć powtórkę z Machaczek albo jeszcze coś gorszego. Pochodziłem, żeby trochę widzieć, jak to w niektórych miejscach wygląda, jest naprawdę niefajnie. Bardzo bym prosił, ja ze swojej strony mogę zdeklarować udział naszej straży, jest samochód terenowy, możemy kogo trzeba przejść również, żeby mieć jakieś mapy, żeby można było tych właścicieli zidentyfikować, właścicieli czy użytkowników i przynajmniej ich wezwać do tego, żeby takich rzeczy nie robili. Jeśli to nie przyniesie efektu, no to nie wiem, jakie dalsze prawne czynności można by podjąć. Może oceniam pewien kłopot z administratorem wału, chociaż nie rezygnowałbym na współpracę, dlatego że cały czas się mówi o jakiejś reformie, o likwidacji, o przekształceniach, to wiemy, że firma, która ma podlegać
troszkę trudniejsza do współpracy. Niemniej jednak oczywiście, że zapraszał i tutaj mamy inspektora z terenu, który raczej zawsze był aktywny w tej dziedzinie, jakąś komisję trzeba byłoby na całej długości powołać i przeprowadzić tę kontrolę. Poproszę Państwa, żebyśmy się potem nie obudzili w tej sytuacji. A nie zapobiegnie już niczemu, jak mają czymś, co się pojawi, duża woda, to już by się zapomniał wtedy się nad tym zastanawiać. Także bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako jest to bardzo ważne i poważne dla terenów zalewowych na terenie naszej. To jest temat, o który ja proszę. Natomiast co do dróg. Po pierwsze, Pani Radna mówi, ja się jestem zadowolony, czy niezadowolony. Nikt, jak ktoś nie chce pracować, to może nie pracować. Nikogo do pracy nie zmusza, to wtedy jest kwestia zadowolenia. Natomiast, proszę Państwa, co do dróg, powiem tak. Żaden zarządca dróg nie jest zobowiązany do odwadniania potężnych terenów usiedlonych. Zarządca drogi ma obowiązek wprowadzić wodę z pasa drogowego. Tyle jeszcze to tyle. Ma obowiązek wprowadzić wodę z asfaltu do końca. Natomiast jeżeli nadmierna ilość wody spływa na tą drogę, to ten, kto tą wodę zrzuca, powinien również ją gdzieś odprowadzić. No i taką mamy sytuację również w Czerniowie. Tutaj wiemy, że z całej góry woda spływa, a obrót tej wody poprzez kanalizację jest dość ograniczony. I to jest kwestia wody. Natomiast to, że nawierzchnia jest fatalna, chyba wszyscy o tym wiemy, to Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonał remont w jednej części chodnika, własnych środków. Natomiast pozostała rzecz rzeczywiście nie wyruszyła do nas z tego względu, że mówimy o rewitalizacji. Szkoda było powtarzać, wydawać, jeżeli można uzyskać pieniądze z dotacji, szkoda było wydać bardzo. Na pewno jakiś remont cząstkowy musi być, będzie jak co roku przeprowadzony. Natomiast jeśli chodzi o nakładkę, no chyba żeby już rewitalizacja odpadła, to wtedy można by się na to zdecydować. Ale przed tym trzeba poprawić odwodnienie, bo ono tam nigdy idealnie nie funkcjonowało i ta woda stoi po prostu nie odpływa, tak? I to także to wspólnymi siłami na pewno musimy się, gmina również musi się nad tym tematem pochylić. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, jeżeli chodzi o ciągi pieszerowe, proszę Państwa, sytuacja jest następująca. Gminy chciały bardzo dobrze przy pomocy środków unijnych wybudować jak największą ilość chodników. Unia Europejska oczywiście zaproponowała program likwidacji niskiej emisji, czyli program ścieżek rowerowych. Żeby to jakoś pogodzić, wymyślono ciągi pieszo-rowerowe. I wszystko fajnie, tylko jeśli się mieścimy w aktualnej działce drogowej, to jest pół biedy. Natomiast jeśli nie, jeżeli musielibyśmy zastosować zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli specustawę, to natychmiast wtedy jesteśmy zobowiązani uzyskać parametry techniczne drogi, jakie wynikają z rozporządzenia, czyli w przypadku klasy Z 6 metrów jest. Natomiast w przypadku przebudowy, czyli takiej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym, nie wymagamy tego, niemniej jednak nie może być szerokość jedynie na przykład 4,5 metra. Każdy, kto z Państwa jeździ samochodem, wie, że jak przynajmniej po jednej stronie powstanie krawężnik, to jezdnia sztucznie, ale się zawęża. Już ona nie jest taka bezpieczna, bo nie da się zjechać po prostu nawet jednym kołem na pobocze. W związku z tym nie może się odstać jezdnia zbyt wąska, szczególnie na zakrętach w niektórych miejscach. Stąd przy uzgodnieniu koncepcji od razu moi pracownicy zwracali uwagę, że musi nastąpić poszerzenie jezdni. Problem jest w tym, że w środkach finansowych kalkulowanych z ZIT-u nikt tego nie przewidywał. Przewidywane były środki wyłącznie na ciągi pieszo-rowerowe. Powstał problem. Próbujemy z tego wybrnąć w ten sposób, żeby zawrzeć jakąś umowę, może wieloletnią, na zasadzie, żeby skonsumować środki unijne, ale zagwarantować sobie również potem położenie nakładki czy poszerzenia w tych miejscach, gdzie to jest konieczne. No ale to trzeba pieniążki z obu stron, czyli gmina musi mieć tą możliwość finansową w następnych latach, jak i powiat, te obydwie instytucje. Sprawa nie jest obojętna, bo proszę sobie wyobrazić, jak kładziemy chodniki i krawężniki, to my musimy wiedzieć, nawet chociażby dla zorganizowania prawidłowego zjazdu, czy tam będzie położona nakładka, powiedzmy, do roku, czy nie będzie, bo w zależności od tego się na odpowiedniej wysokości prawężnik wystawia. My nie będziemy, jak mieście, przewidywać frezowania drogi, bo tam nie ma co, jest co frezować, to będzie nakładka kładziona powyżej, na powierzchnią drogi. W związku z tym krawężnik musi być wyniesiony. Jakby trzeba było czekać na tą nakładkę parę lat, to ludzie by przekleli
obydwu darczyńców za to, że mają niewygodne dojazdy i tak dalej. Także problem jest bardzo trudny, ale proszę się nie dziwić, że w związku z tym, że wzrasta natężenie ruchu, kwestia bezpieczeństwa i szerokości jest prawie tak ważna, jak istnienie łodzi lotnika. To są obie rzeczy bardzo ważne i musimy o jedno i drugie zadbać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Rada Pańska. Ja jeszcze chciałam zapytać na koniec tego, co ja będę mówić oczywiście, o ideę przodów istniejących na terenie naszej gminy. Sama ostatnio skorzystałam z takiej możliwości i korzystają z niej mieszkańcy, z czego możemy się cieszyć, z czego możemy być dumni, bo uważam, że jest to udogodnienie spore. Natomiast nie wiem, czy ja się mylę, czy po prostu nie została tak dopracowana. Czy te śmieci, które są tam przywożone, nie powinny być segregowane, to znaczy nie powinny trafiać do różnych na przykład kontenerów, a nie wszystkie do jednego. Może są potem segregowane, tylko że jeżeli one się w międzyczasie, nie wiem, porozbijają, coś tam się wyleje, przypominam, że też elektrośmieci obejmują te przoki, to nie wiem, czy to jest taka dobra idea, czy dobra sprawa. Nie wiem, czy to zostało niedopracowane i chciałabym tutaj prosić o jakieś wyjaśnienie, jeżeli to jest możliwe, a jeżeli nie, to udam się do stosownego wydziału na takie wyjaśnienia później. Dziękuję. Postaram się odpowiedzieć, nie wiem, na jakiej decyzji będzie odpowiedź, ale myślę, że mam troszkę wiedzę na temat przodów. To znaczy, idea przodów jest oczywiście taka, żeby to było segregowane śmieci. I tutaj wygląda całą umowę, czyli NTGO ma te śmieci potem zasegregować u siebie, jeżeli tego nie robi na terenie przodów. Na naszym terenie działają tak zwane mobilne przody. To jest troszkę wejście ustawy, nikt się do tego nie przyczepia w takich małych gminach, ale de facto ustawa obliguje nas tak naprawdę do przodu z prawdziwego zdarzenia, czyli do przodu, który będzie miejscem stałym składowania odpadów, gdzie będą odpady segregowane już na etapie przełożenia mieszkańców. I mamy tutaj taki pomysł, żeby zawrzeć porozumienia być może nawet z trzema gminami, bo trzy gminy bezpośrednio, w sensie dwie takie przodki realizują, czyli gmina miejska Kraków, dla mieszkańców, którzy pracują w Krakowie, to pewnie będzie jakaś opcja. Gmina Skawina, niestety jest po drugiej stronie Wisły, ale też ma swój przód i deklaruje jakby chęć podpisania takiego porozumienia na... Oni po prostu potrzebują każdy gminy się odpadów, ponieważ z tej środki gminy muszą, że tak powiem, wykazać ten przepływ śmieci. I gmina Krzeszowice, która zawarła, i to była pewnie opcja dla północnej części gminy, która też ma taki przód. Te rozmowy trwają, przynajmniej uczestniczyłem z Kawiną, wiem, że szef rozmawiał z burmistrzem gminy Krzeszowice. No bo idea przodu jest taka, to jak będzie na początku, żeby to śmieci segregowane już u szeregu źródła, czyli na terenie przodu. No, takim obrębie przodu umożliwia na tańszą realizację usługi teraz, a po drugie znalezienie miejsca na przodu jest takie łatwe, byśmy myśleli tutaj, ponieważ troszkę mało, ale te środki były w sycie na budowę przodu, myśmy je skonsumowali na usuwanie azbestu, skonsumujemy, bo tak jest przygotowany. Ale myśląc o miejscu na przód, na początku myśleliśmy o miejscu, bo były oczyszczalnie ścieków w Czernichowie, no ale też pamiętam, wstępnych konsultacjach z byłymi radnymi funduszy sprzeciw, to jest centrum miejscowości. No nie dziwię się, to jest uciążliwa jedna działalność i pewnie nikt sobie i blisko siebie nie życzy. Więc takie rozwiązanie z mobilnym przodem jest pewnie wygodne dla mieszkańców, bo wiemy, że informacje zwrotu mamy takie, że te przody są wykorzystywane, zarówno czynnikom, jak i gminy. No i myślę, że porozumienie zawarte z innymi gminami też jest dobrą ideą, bo korzystamy już z istniejącej infrastruktury. Jak tylko mieszkańcy będą mieć możliwość na oddanie tych śmieci? Pewnie zrobią to, po co przepis teraz zrobię. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Widzę, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Proszę, są też światła. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam dwie sprawy. Pierwsza to chciałem zgłosić konieczność przecięcia kolanów drzew przy drodze powiatowej w Wysocicach. A druga sprawa jest taka, chciałbym się jeszcze odnieść do tego wniosku, który złożył Pan Radny Baszcza, jeżeli chodzi o
użytkowanie gruntów między Warą rzeki Wisły. Proszę Państwa, sprawa wygląda w ten sposób, że szerokość pasa ochronnego od stopy wału jest prawnie uregulowana. Ta szerokość po prostu nie może być mniejsza niż 5 metrów i my nie możemy mówić czy oczekiwać od tych rolników, którzy użytkują te grunty w międzywalu, żeby zostawili 2 czy 3 metry, bo po prostu oni nie robią żadnej maski. Jest to naprawdę problem ogromny. Bardzo dziękuję również, że Radny Płaszcza ten problem zgłasza. To dotyczy, że tak powiem, całego ciągu wału na terenie naszej gminy, począwszy nawet od Wołowic do Skoczywszy na Usodzicach. I dobrze by było faktycznie, żeby tym problemem się zająć i troszkę ten proceder ukrócić, bo sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa mówi się, chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, przeczytam Państwu proponowany nasz harmonogram prac komisji w marcu. Planujemy sesję 27 marca o godzinie 17. Komisję Budżetu i Finansów 23 marca o godzinie 17. Komisję Inwestycji i Rozwoju 22 marca o godzinie 17. Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 21 marca o godzinie 17. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 20 marca o godzinie 17. Komisję Administracyjno-Statutową 16 marca o godzinie 17 i Komisję Rewizyjną 13 marca również o godzinie 17. Proszę Państwa, to było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zamykam 33. sesję.